czas na kolejne podejście do ostatnio rozpoczętej gry, czyli Return to Games. I w tym wypadku rzecz jasna jest to Book of Demons. No, spróbujemy dalej, zobaczymy jak daleko uda mi się tym razem dojść w głębiny. Tylko tym razem będę musiał być bardziej ostrożny. O, coś się pokowało. Aha, no tak, są nowi bohaterowie. Od nowa można zacząć przygodę, ale ja myślę, że będę kontynuował. Choć właściwie bycie łucznikiem może być ciekawe. Łotrzyca. Stwórz bohatera, przynajmniej zobaczmy. Rajko, łotrzyca, Ścibora mi tu proponują. No ja myślę, że podejdę troszkę inaczej, zrobię tu Hakimka. Pojawi pewnie większy poziom trudności. A no właśnie, byśmy od razu padli. Co mamy? Strzała. Co daje strzała? Wyposaż się w płonące strzały, by dostarczyć przeciwnikom żaru porażki. No, to może być ciekawe. A pazury? Szatkują. A tutaj? Iluzje. Zobaczmy, co tu można... A, tylko nazwa się losuje. Niech będzie. Będzie to rzecz jasna Hakimka, no i będziemy próbowali łucznikiem. Myślę, że łucznikiem może być ciekawiej walczyć. Trzeba będzie zapewnie... To już wszystko wiemy. Starca też już witaliśmy. Ile mamy kasy? 100. A to ulepszenie... No, 2000 mieć na kartę, więc do tego jeszcze dojdziemy. No cóż, idziemy w takim wypadku pod ziemię. O, jakiś nowy przeciwnik. Wyzwanie drugie, antypapież. A później piekło, a w nim oczywiście demon z kaczuszką. Bardzo fajny jest ten styl, podoba mi się w jaki sposób zostało to zorganizowane. A jeszcze się nie zwróciłem też uwagi, że tutaj jest poziom labiryntu. O, tu jest troszkę inaczej. W odróżnieniu od ataków wojownika, strzały, którymi się posługuje łotrzyca, trafiają w przeszkody na drodze. Możesz strzelać poza krąg światła, jeśli przytrzymasz klawisz Shift. Łuk jest bezużyteczny, potwory są zbyt blisko. W takich chwilach walcz wręcz albo wycofaj się, by móc strzelać. No, czy zabranie łuku to będzie ciekawe? Zobaczymy. O, tu coś wyśli opinię. Może jeszcze nie teraz. Czy ja stąd mogę zabrać te pieniądze? Nie. Muszę podejść nieco bliżej. Muszą być w kręgu światła. No, walka łukiem może być nawet ciekawa, ja powiem. Z pewnością gra się nieco inaczej niż tam, bo te pudło mnie martwi. Pudło i dalej się udało. Czy ja skrzynię mogę dalej otworzyć? Nowa karta. Lodowa strzała. Uzbraja w lodowe strzały przedmiot. 20 obrażeń od strzału 1. Zostało ładunków 1 na 4, koszt ładunków 150. Nowa plotka. Ale do tego jeszcze dotrzemy. To strzała co? Prawym mi odpalam? Jedynką mam. Jedynka. Specjalne pociski. Prawy przycisk myszki. Okej, okay, zobaczymy. Jakiś potwór. No, zobaczymy, jak strzelamy prawym. No, rzeczywiście, potwór jest zamrożony. Z tym, że to tak... Powiem, że tak nie za bardzo cokolwiek daje. Życie na chwilę obecną jeszcze nie potrzebuję. Mam tego wystarczającą ilość. Z nimi będzie problem, znaczy mówię to przeciwnikach, jeżeli będziemy walczyć w zwarciu, ale dopóki tego nie dojdzie. Kołczan jakiś, on to może za chwilę. Jest kolejny poziom, jeszcze przeciwnika rozwalę i dalej będę mógł. Nowy poziom. Nowy poziom i tutaj rzecz jasna albo mana, albo trzy miecze eksperckie. To jest opis wszystkiego.
Liczba fałszywych wpisów na tej liście 14. Nowy poziom plus 1. No, myślę, że na początek ucha będzie trochę inaczej, ale dajmy sobie życie. Czym jest kołczan? Zwiększa to ilość strzał. Kasa. Czyli wszystko tutaj pozbieraliśmy, poziom wyczyszczony. No co tam, schodzimy w kolejne odmęty podziemi. Tu jest jakiś krótszy ten poziom. Ciekawe, jak się będzie łucznikiem walczyć w stosunku do innych łuczników. Z pewnością tutaj trzeba będzie opanować stawanie w miejscu i rzecz jasna wycofywanie się. No i tu jest jeszcze kłopot z tym, że to jest rzut izometryczny, a nie zawsze widzimy, czy to trafimy, czy nie. O, jestem z blizna. Co jest? Ja dostałem? Nie. Szybkostrzelny Joe, czyli to będzie niestety potyczka dwóch snajperów. A plus jest taki, że ja mogę strzelać z bardzo, bardzo daleka. I widać, Joe obrywa. No, to taki jest plus łucznika. Wow, udało się go rozwalić, nawet go nie widząc. Tylko nogi widziałem w kolesie. To może być ciekawa postać. I jest nowa karta, co tym razem? Chciałbym wolał jednak te zielone znajdować. Natychmiastowo regeneruje serca przy użyciu. 20 serc. Czy tutaj mamy coś, co będzie nas leczyć? Tak naprawdę będzie to, można powiedzieć, zapas tego pojemnika. O, a to skąd się to wziął? Skończyliśmy drugi poziom. Zejdź niżej, no cóż. Ruszamy się teraz troszeczkę niżej. W kociołku jest jedna mana. Myślę, że teraz będę chyba te kociołki troszeczkę kumulować, to znaczy zbierać je. Rozpocznij rozgrywkę. Co tym razem? Flexiscope proponuje mi... Dzieła. Proponuje mi rozgrywkę troszeczkę dłuższą. Średnia się odblokowała. Myślę, że spróbuję z średnią. Jest więcej potworów. A, tu też widać. 6000 złota. Bardzo fajny pomysł. To jest zapewne ten trujący farmer, którego przednio spotkałem. Jest ten, jak on się nazywał. Nie Gimp, tylko na G. Nie Grotołas. Ach, zapomniałem tej nazwy. Łucznik tu jest świnia. Nieznany potwór, trochę. Kilka. No dobra, jedziemy. Trzeba będzie zacząć powoli. Już jest pierwszy przeciwnik. Tutaj trzeba pamiętać, że jest życie, w razie czego mogę to wrócić. Skasowany. Tutaj nie ma niczego, tu jest pustka. Jedyny plus tych, znaczy nie jedyny, ale jeden z plusów tych strzał jest taki, że jak coś tutaj wybucha, to mnie nie trafi, ponieważ jest strzałem z daleka. Kołczan. Kołczan nic mi nie da. Skarb jak najbardziej, ponieważ to są pieniądze. Coś jest? Nie, pusto sam. Pusto, więc idziemy dalej. O, jest właśnie. Jak mu tam było? Zaraz, to było na G. Czekamy.
zaraz wybuchnie. No i pękł. Nowy poziom. To tu jeszcze trzeba będzie chwilę zaczekać. Zastanawiam, czy wybór życia jest dobrym wyborem. Na razie nie mam tych zielonych kart, więc nie za bardzo wiem, do czego mogę je przeznaczyć. A, właśnie, tu będzie problem z tymi nie łucznikami, tylko tymi, co blokują. Ja trafiam o to, nic raczej nie, mu to nic nie robi. No, w końcu wyszedł poza granicę, mogę go odstrzeliwać. Skasowany. Jestem wybuchowy. Oddalmy się zatem. No i zbierzmy sobie... O, w końcu coś jest ciekawego. Aj, to jest tylko odnowienie. Ale zobaczmy swoje karty. Czy ja tu mam coś, czego mógłbym użyć? Nie ma. Wzmocnień też nie mamy. Czemu ja postać się przesuwa? To jest właśnie bardzo fajne w byciu łucznikiem, że można strzelać naprawdę z daleka. Blok. Czego trafi z tej odległości? Wychodzi na to, że jest jeszcze jedna zależność, mianowicie jeżeli chodzi o tych, którzy potrafią bronić się tarczami, no to niestety, ale ja nie mogę tego gościa chyba zacząć trafiać, dopóki on nie wejdzie w pole tego mojego oświetlenia. To trafię stąd, trafię. Jak widać, tak to właśnie działa. Czym jest to? A, to są rzeczy do kociołka. No, bardzo cieszy się ten kociołek. Tu jest fajnie, bo nie mogę tego zestrzelić. Musiałem się ustawić gdzieś chyba tutaj, z tej pozycji. Tak, stąd dopiero trafiłem. No i coś tam jest do zebrania. Jak one się nazywały te tutaj? Po walce będzie widać. Czemu mówi och, gdy zbiera te życie oraz jakby dostawała? Plus 1, tylko jakoś nie mam okazji jak na razie używać tego, tych lepszych ciosów. Nowa plotka pojawiła się. Ja tu muszę ostro gościa na pierwsze, żeby nie zdążył podejść. To jest pusto. No, zasuwamy dalej. Ja bym trafił, ponieważ się schował. A, trafię. Czyli to jak nie jest blokada, ponieważ to jest coverity. Czy on jest coverity dlatego, żeby pokazać, gdzie jestem. Hmm, 3000 zatem jest wystarczająca ilość ku temu. Tylko co, jeszcze jeden przeciwnik chyba został do zrobienia, beczka. Czy ta postać mi tam dojdzie? Wątpię w to. A jednak jest tutaj beczka. To teraz wystarczy kliknąć schody i nie trzeba latać. Fajne pomysły mieli w tej grze. No i tutaj widać problem. Ale już się gościu pojawił. Tylko, że jest mało czasu na to, żeby zareagować. Problem będzie wtedy, jeżeli ich kilku wyskoczy. Nowy poziom. Jeszcze sobie zostawię z tym poziomem, ponieważ tak, życia mi nie brakuje.
A nie wiem, czy później nie będziemy mieć czegoś, co będzie powodowało, że będziemy musieli mieć więcej many. No i są łucznicy. No niestety trzeba się przemieszczać, żeby mnie nie trafiali. Ach, kliknięcie po prostu na schodach powoduje, że ja schodzę. Przemieśćmy się. Ach, łucznik gdzieś tu jest. To nie jeden. Wcale nie jest prosto. Kurczę, bo mnie zaraz trafią. Czy wtedy przejdę? Nie przejdę. Padłem. No dobra. Prawdziwym łucznikiem wcale nie jest tak łatwo grać. Zmienię w takim wypadku na tą poprzednią postać. Nie do pulpitu, opuść sesję raczej. Łotrzyca? Nie. Ja chcę zagrać tym. Tym mi się dobrze grało. Jeszcze właściwie magię mogę spróbować, ale to chyba następnym razem. No tak, co tu mieliśmy zrobić? Chcieliśmy sobie... nie, umiejętności już mamy wykorzystane. Jeszcze 3 mi zostało. To próbujemy chyba dalej. O. A, to widzę, już część przeszedłem. No, tu też możemy pójść po całości. Damy średnią, tu będzie troszeczkę przeciwników, ale też troszeczkę złota i... innych pierdół możemy pozyskać. Żyjemy. Rozjeżdżony potwór. Tego nie było. Szybkie ataki denerwują niektóre potwory. Rozjeżdżone potwory leczą się i mają specjalne ataki. O. Wskaźnik pokazuje, jak bardzo rozjeżdżony jest potwór. Nieatakowany potwór uspokaja się. Zamrożone lub pogłuszone potwory nie denerwują się. Powolne ataki nie są w stanie wypełnić wskaźnika. Tu zaraz, potem tu kurczę wybuchnie za chwilę. A jeszcze ten mały skoczył. Jakby nie dość. Świnia wybuchnie. Zaraz go ja znowu dostaję. Za daleko, więc nie mam szans tam podejść. Podejdźmy, bo on zaraz tutaj wybuchnie. Zyskałem życie, ale to nie jest rozwiązanie problemu, ponieważ świnie są przychowane. Padłem? Kiedy, kurczę? Wszedłem. Odporny. Znów wyszedłem. Teraz tak, czy ja to teraz zdołam odnowić? Tak. Jest jakieś rozwiązanie, ale nie o to chodzi. Pudło skasowane, teraz tego szybko. O właśnie, gargulce się nazywał gargulcami. Rozdolony potwór po prostu strzela. Widzę, że trafia, trzeba by się wtedy przesunąć. Tak, to jest najlepsze rozwiązanie. Teraz zdołam przejść. Zdałam, nie trafię. Tu są pieniądze, no. Nazbyt dobrze na tym nie wyszedłem, ponieważ oberwałem. Zwój teleportacji mi się nie przyda. Czy ja coś mogę, czy mogę go zastąpić? Tak, jest napój leczący. To będzie lepsze rozwiązanie. To czy ja zdołam go użyć? Trójka. Zdołam. W sumie to było niepotrzebnie, ponieważ miałem tutaj możliwość wyleczenia się. Ale jest też jakaś nowa karta. Wzmacnia twoje ataki żywiołem ognia. To było ciekawe, tylko to kosztuje 7, a mnie niestety nie stać. Trzeba uciec, bo to dziadostwo do mnie doskoczyło. Ten jest za daleko. Teraz wybuchnie. Wybuchowe świnie też już zostały skasowane. Tu jest troszeczkę złota. Tutaj coś może ciekawego wyskoczyć. Tylko tak jak ja dojdę, ten się ożywi. Dojdźmy zatem, że on lubi doskiwać z daleka. Jest.
To co my tutaj pozyskamy? Mamy 21 życia oraz tam jest chyba 14. Już mam 15, czyli jeden więcej. Mógłbym jeden życie odzyskać, ale myślę, że to nie ma sensu. Zawsze tutaj mogę wrócić później i sobie to odebrać. O, tam jest koleś, który będzie strzelał, więc... Skasowany. Co jest z tym czymś? O, tu są świnie. Czekamy stąd, gdzie się da. Dobra, zyskałem zdrowie. Ale widzę, że jest, jestem zatruty, powinienem się błyskawicznie leczyć. Tym bardziej rozsądny, więc się przysłonmy kawałek. No i jest po kłopot, ponieważ ja się ciągle oddalam i nie mam gdzie uciec. Kasowany. Stąd muszę szybko tego rozwalić, żeby nic odejść. Teraz tego jak najszybciej. On też wybuchnie. Jestem w domu uciec? Nie za bardzo, bo jest świnia wybuchowa. Ten, ale tutaj jest zdrowie, tylko musiałbym zdjąć z siebie to zatrucie. To serduszko coś mi daje, jak ja je zbiorę? Skasowany. To jest tak, co ja tutaj mam? Jest jakaś karta ciekawa. Niebieska, niebieska, nic nie widziałem. Magiczna karta. I muszę się udać do mędrca, żeby sprawdzić, co to za karta. Nowa plotka. Runa księżyca. Runy można wykorzystywać do wzmacniania innych kart. Oraz troszeczkę mary. No, tutaj zdrowia straciłem, więc muszę jeszcze poćwiczyć walkę. Klawiaturą przede wszystkim powinien się poruszać. Czego nie robiłem. Trzeba odejść, podejść i odejść. Teraz się w końcu obudził. Kone doskakują, więc się odsuńmy. Jeden skasowany, ten mogę pójść w drugą stronę. Raz mnie trafił, ale odpowiedziałem ogniem. Ten się pojawił nie wiadomo skąd. To jest wybuchowa świnia, którą trzeba wysadzić, jak się tu pojawia. To jest boss, co gorsza. Ciekawe, czy oni mogą... Mogą. Co jest? Klika mi tego, nie zdejmuje mi tego? No dobra. Pamiętajmy też o tym, że te świnie się leczą od tego zatrucia. Zaraz pewnie skoczy do mnie. A tam jest świnia. Wszędzie jest, kurde, masę tych świń. Czekajmy stamtąd. Dobra, wybuchło trochę świń. Ale kurde, potrzebę pod świnie. Widzę, że ona też jak dojdzie, to wybucha. Czyli można po prostu podejść, uciec, napi leczący. Yeah.
zginął rolnik. Jeszcze jest pewien plus w stosunku do strzelca, ponieważ on by chyba normalnie nie trafił. To jest zapewne przeszkoda nie do przejścia. Wielki gargulec jest skasowany. No tu już wszystko żeśmy wyczyścili. Jest coś jeszcze jednego. Beczka. Właściwie chyba nie ma sensu za nią latać. Nie będę przeciągać gry. Jedna beczka to nie problem. No to już i trochę jest.